We wtorek ruszył zupełnie nowy projekt w Świdnicy. Jest to Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Fotograficzny. Na czym on polega? Projekt polega na tym, iż zaprosiliśmy do udziału 6 wybitnych ceramików oraz 12 fotografików. Są to przedstawiciele różnych nacji, mianowicie mamy gości z Japonii, z Turcji, z Czech, z Norwegii oraz z Australii, a także Polaków, którzy w tym czasie będą realizować duże przedsięwzięcie ceramiczne, duże formy ceramiczne, które następnie zostaną usytuowane w Parku Kasprowicza. Natomiast grupa fotograficzna będzie realizowała zdjęcia na zadany temat Świdnica romantycznie oraz zdjęcia reportażowe z prac ceramików, jak i też zdjęcia na temat dowolny, własną wizję artystyczną. Te rzeźby, które powstaną, będą na stałe usytuowane właśnie w Parku Kasprowicza, by Świdniczanie otarli się o sztukę najwyższego lotu, gdyż artyści ci są wybitnymi twórcami. Ponadto jesienią zostanie zaprezentowana wystawa prac fotograficznych na temat ten dowolny i prace związane z tematem Świdnica romantycznie będą prezentowane w wieży ratuszowej. Dlaczego akurat Park Kasprowicza został wybrany właśnie na to miejsce prezentacji tych wszystkich prac ceramicznych? Od czego trzeba było zacząć, a ten park jest w tej chwili najbardziej zadbanym parkiem w mieście. Miasto ma projekt rewaloryzacji wszystkich parków, także sądzę, że w kolejnych latach rzeźby będą posadowione w kolejnych parkach, by mieszkańcy miasta, którzy przyjdą obcować z przyrodą, mogli również cieszyć się wspaniałą sztuką. Koordynuje Pani pracę ceramików. Jak będzie to wyglądało? Ile będzie trwało? Ilu jest tak naprawdę ceramików? Jest tylko 6 ceramików, dlatego że warunki fabryczne nie pozwalają na przyjęcie większej ilości, a poza tym milej pracuje się w małej grupie. Jest 2 Norwegów, młodych, bardzo zdolnych rzeźbiarzy. Jest Japończyk, który już jest po raz 5 w Polsce, tak się w Polsce zakochał. Jest Mustafa z Turcji, który jest również młodym jeszcze rzeźbiarzem, i Jan Zamorski, już dojrzały rzeźbiarz, oraz ja. I takie mamy założenie, że nie robimy poważnych, nadętych rzeźb, tylko po prostu bawimy się tym, że jesteśmy razem, że możemy coś zrobić dla miasta, że możemy pracować w 3 cudownych fabrykach, fabryce Żarowskiej, fabryce w Jedlinie Zdroju oraz fabryce porcelany Karolina, i myślę, że po prostu zrobimy coś, co będzie cieszyło ludzi i czego my się nie będziemy wstydzić. A będziecie pracować przez cały miesiąc? Nie, mamy tylko 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie czasu, także to jest bardzo mało czasu. Już nawet chłopcy dzisiaj zastanawiają się, czy będą pracować do końca drugiej zmiany, czyli do godziny 22. No, mam nadzieję, że skończą. Czekamy na efekty z niecierpliwością. Ja też. Is this your first time in Poland, in Świdnica? No, many times. This time is the 6th time. And what kind of art are you doing? Different my country to here. In my stay Japanese time, I used to another material, but ceramic is a only foreign country and the symposium use. Mm-hmm. So you have some concrete idea for this work in Świdnica? No, you're still thinking? Because and natural is a very big and park, and I think that my work is a very little. I like when the little is the best this time. Czy planowany jest jakiś wernisaż, na którym będziemy mogli zobaczyć te wszystkie prace po raz pierwszy? Tak, przedostatniego dnia pleneru, mianowicie 29 czerwca, planujemy
prezentację tych prac, spotkanie z twórcami oraz jeszcze niespodziankę dla mieszkańców, a mianowicie piece, budowa piecy i możliwość też przyjrzenia się pracy przy tradycyjnym wypalaniu ceramiki.